Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę Cię, przedstaw się, powiedz, co trenujesz, jak długo. Nazywam się Magdalena Kwaśna. Trenuję żeglarstwo. Pływam w klasie laser radial. Trenuję odkąd miałam 7 lat, więc to jest już przeszło 15 lat. Proszę bardzo, 7 lat. Powiedz, co, jakie wydarzenie tak spowodowało, tak, że zaczęłaś trenować? Skoro miałaś 7 lat, to tak, musiało być coś wyjątkowego. Właśnie, o dziwo nie. Mi się wydaje, że to był duży przypadek. Jak ja to pamiętam w mojej głowie, to jest taka romantyczna scena, że przechodziłam z moją mamą wzdłuż jeziora Charzykowskiego, skąd pochodzę, i akurat zbliżały się wakacje i mama spytała się, czy nie chciałabym, żeby mnie zapisała na obóz latem. No i byłam chętna i tak się zaczęło. Od tamtego momentu w tym jestem. A opowiedz troszkę o swoim systemie treningowym. Jak to wygląda, jak wygląda Twój trening, może godzinowo, może ile trenujesz? Tak. Jakby ktoś był chętny do tego, żeby zacząć, rozpocząć. Tak. No, ten trening wygląda teraz zdecydowanie inaczej, niż jak wyglądał na początku. Żeglarstwo jest o tyle pięknym sportem, że nie trzeba go też uprawiać wyczynowo i to może być wspaniała rekreacja. Wszystko zależy od tego, jak chcesz do tego podejść. No, na tym etapie my mamy głównie system zgrupowaniowy i bardzo często jesteśmy za granicą, gdzie ścigamy się na regatach, pucharach świata i mistrzostwach świata Europy, cokolwiek akurat jest. I często wygląda to tak, że jedziemy na dany akwen, trenujemy tam przed regatami i potem mamy start. Oprócz tego mamy również trening motoryczny, którego nie unikniemy, więc ja pływam akurat na łódce, która jest dość fizyczna, więc tej siłowni i roweru jest bardzo dużo. Czy żeby żeglować, potrzebna jest jakaś specjalna dieta? Skoro mówisz, że jest też sporo tego siłowego treningu, tak, budowania jakiejś tam masy, czy jakiś specjalny sposób żywienia? Nie, niespecjalnie. U nas jest coś takiego jak waga optymalna, więc każda klasa ma ją inną, więc gdzieś trzeba mieć to na uwadze, ale oprócz tego raczej po prostu każdy skupia się na tym, żeby odżywiać się w sposób taki, żeby czuć się komfortowo i czuć się dobrze. Wyobraź sobie, 10 lat temu ktoś Ci mówi, słuchaj, za 10 lat będziesz na Igrzyskach Olimpijskich, tak, będziesz reprezentować Polskę. Co byś sobie wtedy pomyślała? Nie uwierzyłabym. Właśnie z Olą wspominałyśmy, Ola była chwilę przede mną, że 10 lat temu byłyśmy razem w kadrze na Mistrzostwa Europy i jak jechałyśmy dzisiaj tutaj z Trójmiasta do Warszawy i w ogóle wyobrażenie sobie tego, że 10 lat temu byłyśmy tam, a teraz jesteśmy tu i jutro wylatujemy do Tokio, to jest niesamowite. A czym dla Ciebie jest w ogóle start w Igrzyskach Olimpijskich? Myślę, że jest ogromnym wyzwaniem, ale też jest czymś, czego nie mogę się doczekać. Jest ukoronowaniem wielu lat ciężkiej pracy, ale też jadę tam, żeby zaprezentować się najlepiej jak potrafię i żeby pożeglować po jak najlepszy wynik. Czy masz jakieś pozasportowe pasje albo coś, co pozasportowo Cię interesuje, rozwija, czym się zajmujesz? Znaczy, wydaje mi się, że można powiedzieć, że moją wielką pasją tak obszernie jest woda i wszystko, co jest z wodą związane. I bardzo lubię wszelkiego rodzaju sporty wodne. Oprócz siedzenia na mojej łódce, bardzo polubiłam surfować, więc chciałabym, marzę o tym, żeby nauczyć się latać na kajcie, ale jak mamy wolne, to akurat na przekór nie wieje, więc tutaj mamy trochę pod górkę, ale wszystko, co związane z wodą i tak, na świeżym powietrzu. Czy masz jakiś sposób motywacji podczas treningów, podczas jakiegoś zgrupowania, tak, takiego coś, co jak masz jakiś spadek formy, to tak, mówisz sobie, mam taki, nie wiem, to jest, co to jest? Myślę, że to jest myślenie o celu i o tym, że zawsze są momenty, kiedy jest ciężej i że po prostu trzeba to przetrwać. Bo wielokrotnie już na tym etapie mojej kariery wiem, że często po tych bardzo złych momentach następują te bardzo dobre i to, co trzeba zrobić, to dalej wykonywać swoją pracę, robić to z tym samym zaangażowaniem i prędzej czy później wszystko się wyrówna i po prostu nie można się poddawać. Czy możesz nam pokrótce opisać, jak wygląda taki dzień startu? Jak wygląda
co konkretnie robisz, tak? Bo jesteśmy ciekawi takiej kuchni. Tak. To jest w jakimś stopniu zależne od tego, o której godzinie mamy start. Najczęściej jest to 11 albo 13, w zależności od akwenu, o której się rozwiewa. Jeśli to jest 11, to zazwyczaj o 10 już musimy być na wodzie, bo trzeba dopłynąć, sprawdzić kierunek wiatru, jakie dzisiaj panują warunki, jaka technika będzie najoptymalniejsza. Więc jeśli o 10 schodzimy na wodę, mniej więcej 9:15 pojawiamy się wtedy w porcie, żeby przygotować sprzęt, odebrać, jeśli jest duża flota, wtedy jesteśmy podzieleni na grupy, więc trzeba sprawdzić, do której grupy się przynależy, więc jest cała kwestia związana z tym, więc pojawiamy się trochę wcześniej. Wstaję około też chwilę przed 8:00, mam śniadanie, jakaś tam poranny rozruch, żeby przygotować się na cały dzień. I na wodzie mamy zazwyczaj zaplanowane dwa wyścigi. Wyścig trwa około 50 minut, więc jest to relatywnie długo. I tak naprawdę, jeśli są warunki wietrzne i wracasz po tych dwóch wyścigach w takich warunkach, to już nie masz siły na zbyt wiele. Powiedziałaś o to, żeby zadbać o sprzęt, wszystko zrobić. Mhm. Czy to robisz wszystko sama, czy ktoś ci w tym pomaga? Pomaga mi w tym trener, ale ja akurat pływam na klasie takiej, która tego sprzętu ma minimalną ilość, ponieważ klasa laser jest monotypem, każdy pływa na tym samym sprzęcie. My często mamy też sprzęt czarterowany i mamy ten czarter narzucony. Tak samo tak będzie teraz w Tokio, gdzie sprzęt mamy zagwarantowany przez organizatora. Więc tutaj ten aspekt sprzętowy jest ograniczony do minimum, ale tak, no musimy sprawdzić, czy liny działają, czy nigdzie się nie przeciera, czy bloczki są w porządku i jest to głównie mój interes, więc sama muszę o to zadbać, ale jak najbardziej mam wsparcie trenera. Mhm. Powiedz nam, jak wykorzystujesz wsparcie od Polskiej Fundacji Narodowej z programu PFN Team 100? Jest to nieograniczone wsparcie. Zaczęło się od tego, że przez długi okres nie miałam pełnego budżetu na żeglowanie, więc dzięki temu byłam w stanie wyjeżdżać na Puchary Świata, co było niesamowitym krokiem naprzód, a teraz po prostu daje mi to komfort przygotowań i świadomość taką, że mogę zadbać o to, żeby moje przygotowania były naprawdę jak najlepsze. I wiem, że robię wszystko i nie muszę się martwić. A jakie marzenia tu i teraz? Tu i teraz? Chciałabym wrócić z igrzysk z takim przeświadczeniem, że zrobiłam wszystko najlepiej, jak potrafiłam, ale też chciałabym je przeżyć i mieć historię po powrocie i za kilkadziesiąt lat móc wspominać ten okres i tak z pozytywnej strony. A potem mam nadzieję, tak długofalowo, że zawsze będę żeglować. I jeśli zawsze będę żeglować, to będę szczęśliwa. Czego możemy Ci życzyć na koniec? Dobrej zabawy. Dobrej zabawy, dobrych wiatrów i o resztę zatroszczę się sama. Tego dziękujemy. Tego życzymy. Jasne. Bardzo dziękujemy. PFN Team 100, wspieramy zwycięzców. Pozdrawiam, Magdalena Kwaśna.